i nie lubię hipokryzji i znowu jej dzisiaj doświadczyłam i mówię tutaj o Radku, bo znowu świadomie w moją stronę uważam, położyłeś komentarz, że nie zjem ciasta i to jest... I Radek powiedział, że to jest jakby cios w stronę piekarza, że o, ktoś nie będzie czegoś jadł. Co? No tak powiedziałeś przed chwilką. Nie, to chodziło o to, Kaśka, chodziło o to, że on powiedział, bo wyszło na, nie, wyszedł temat taki, że po zakalcu boli brzuch i Radek powiedział, że zawsze mu tak mówiono, a jego nigdy brzuch nie bolał. I chodziło o komentarz, że jeśli, ktoś tak powie jeszcze, że po zakalcu boli brzuch, to jest ten cios jeszcze dla kucharza, żeby go bardziej po prostu dowalić, że nie dość, że mu nie wyszło, to jeszcze to go żeby bardziej dowalić. Prawda, Radek? No tak. No Radek potwierdzi, no bo bronisz jego strony, więc on to potwierdzi. Ale mogę powiedzieć, bo ja wiem, że się złościcie, ale ja chciałam tylko powiedzieć tyle, że nie złość się na mnie, Radziu, że to mówię, po prostu wolę powiedzieć to jakby w twarz, a nie po kątach. Dlatego to mówię, bo powiedziałeś coś takiego i jak chcecie, to możemy poprosić wielkiego brata, żeby to puścił, ale to jest bez sensu. Też naprawdę, Moszyba, jesteś nad wyraz wrażliwa, bo ja kompletnie nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Jeżeli szukasz dziury w całym, to ją zawsze znajdziesz. Tak, naprawdę. Ja kompletnie nie miałem pojęcia, nawet teraz nie wiem, o co ci chodzi. Jakoś nikt nie ma z tym problemu. Nie, nie mówię, że ktoś ma problem, tylko po prostu lubię takie rzeczy nie rozwiązywać, nie wiem, na boku, tylko tak chciałam zapytać. Ale co tu, tu nie ma rozwiązywać, tu nie ma problemu. Nie? Absolutnie nie. No dobra, bo nie chcę po prostu, żebyś miał jakąś urazę do mnie. A ty sobie wymyślasz, to co sobie myśla, to sobie myśla. A jeżeli tak myśli, to tak myśli, a tak nie myślałem. Nie, no właśnie pytam. No nie pytasz. Od tyłu. Stwierdzasz.